Ty kamerzysta, dawaj. Dawaj, skończyłem. Co jest? Skończyłem. Co tak długo? Długo? Weź zobacz, co ja tu zrobiłem. Co zrobiłeś? Zobacz. Łopan! Za takie coś to chyba pół litra powinieneś mi postawić. Łopanie, jak ty to zrobiłeś? No widzisz, ma się. Daj mi proszę! Daj mi wody! Daj. Dobra, i tak muszę się przywitać. Witam, ja jestem kamerzysta. Witam was na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Możecie zostawić prestiżową subskrypcję. Nic wam za to nie dam. On zabrał mi wodę, a mam strasznego kaca po wczorajszym. W każdym razie w dzisiejszym odcinku zamienimy się domami z kruszwilem. Także... daj tą wodę. Także chodźmy do kruszwila. Kurczę, ale mnie głowa boli. Na szczęście zamienimy się tymi chatami z kruszwilem i tam sobie odpocznę. Dobra, co? Zapukać. Ja ci dam tych noju! Przestań mi pukać do domu. Ale mieliśmy zrobić tą zamianę chat, Marek. No to robimy, ale czemu mi nawalasz drzwi znowu? Ile można? A co ty, czy kiwa czyściłeś? Przygotowałem sobie na ciebie. Dobra, dawaj, zamieniamy się. No to czekaj tu na mnie, tak? I nie wal w te drzwi. O, straszny kac. Jezu, jak mnie głowa boli. Dobra, mam nadzieję, że on zaraz wyjdzie. Poczekamy na niego. Zaraz mi się rozładuje. Dobrze, że będę u niego mieszkać. Sobie podładuję tego peta. Już idziemy? Za to, że zapukałeś, jeszcze sobie poczekasz. Już się nauczysz nie pukać? No tak, no chodź. Czy jeszcze chcesz czekać? No chodź, pójdziemy już. Przestań pukać. No już nie pukam. Co ty? Co się z tobą dzieje? No nic, głowa mnie boli, kaca mam. No. Znowu? Ile można? Mam iść do szopy, tak? Tak, bo ty jakieś ubierzesz czy coś? Ubiorę, spokojnie. O nie, w żadnym wypadku. Ja w takim syfie nie będę mieszkał. Moja chata jest wysprzątana, specjalnie przygotowana na film. A to? Ale mieliśmy się zamienić. Rozumiem, że to mają być wszystko rekwizyty, żeby było bardziej klimatycznie. No, bo... no to takie coś nie ze mną, tak? Ma być posprzątane, dopiero wtedy będę mógł tutaj spędzić jeden dzień. Ale dasz klucz? Cud, że się zgadzam w ogóle na takie coś. Dasz klucz do swojego domu? Posprzątane ma być najpierw, co ty sobie myślisz? Ja ci daję wysprzątaną chatę, a ty co? No masz posprzątać. Dzwoń po swoich kolegów, tych meneli i niech sprzątają. Dasz im na piwo, pewnie się zgodzą. Wtedy się zamienimy, tak? Tak, i nie daję ci na sprzątanie. Nic nie bierz z mojej karty, masz to posprzątać za swoje. Wiem, że masz pieniądze. Także, no co, kamerzysta. Tu ma być wszystko wysprzątane na błysk, tak? No dobra. I w szopie ma być ciepło, jak będę tam. Także ciepło? Nie wiem, jak ty to zrobisz. Ma być ciepło, ma być miejsce do spania, ma być wszystko. Inaczej tutaj nie wejdę. Tyle ci powiem. Także... No dobra, no zabieram się do sprzątania. Tak na zakończenie życzę miłego dnia. Siema. Trochę mi to zajmie samemu. Rzeczywiście może ma rację, że zadzwoni po kumpli. Dobra, zaraz zadzwonię. Trochę posprzątam samemu. Nie no, samemu nie dam rady tego ogarnąć. Muszę do nich zadzwonić. Dobra, dzwonię. Niech mi pomogą. Abonent chwilowo niedostępny. No jak niedostępny? Dobra, chyba wiem, gdzie oni są. Chodź, operator. Co to ma być? To widzisz? Co jest? Co wy tutaj robicie? Dołączyć do was? No w sumie kusząca propozycja, ale ja wolę dziewczyny. Czemu w ogóle z dziewczynami tego nie robicie? No wiesz, będąc panelem trochę ciężko, nie? Aha. Musimy sobie jakoś radzić. No dobra, nieważne. Słuchajcie, pomożecie mi w szopie posprzątać? Dobra, skończę i przyjdę. Co, ja mam ważniejsze rzeczy do roboty. Muszę jeszcze trochę puszek nazbierać. Krucho z kasą, wiesz co? No dobra, to was zostawiam, róbcie sobie. No zaraz przyjdę. Dobra, jestem. No w końcu. Co jest? No, powiem ci, że sporo cię ominęło.
Aha. Pomożesz mi to sprzątać? No pomogę, no. Co ty, spokój. Ale od czemu w ogóle to sprzątasz? O co? No bo Kruż mi powiedział, że mam to posprzątać, nie? Mówisz, że dobra sprawa była? No, powiem ci, że... Żałuj. Sporo cię ominęło. Nie chcę wiedzieć, co by tam robić. Serio. W środku szopę trzeba posprzątać też? No tak. Zaczynamy od tego. Dobra, ja idę to wyrzucać, nie? Po kolei. Dobra, okej. Okay. Ale tu jest syf, masakra. No to wy zrobiliście ten syf. Chcesz wody jeszcze? No dobra, daj. W sumie trochę się zmęczyłem. Czy się zmęczyłeś? Tamtym? No, czym innym. To jakieś plemniki pływają. Posrało cię? Co ty gadasz, nie przesadzę. Sprzątaj, a nie wybrzydzasz. Ty kamerzysta, już pełny ten kontener. Jak to pełny? No pełny, zobacz. No co ty gadasz? Pełny jest. No bez kitu. Ty, co to teraz? Co robić? Właśnie nie wiem, co teraz robię? Może ja do Marka pójdę, żeby zamówić drugi, co? No dawaj, okej. To co, idziemy do Marka? Jakim cudem tyle śmieci było w tej szopie? No ja nie wiem, no. Ta szopa jest mniejsza niż ten kontener. No jak mniejsza, no co ty? Tak naśmieciłeś, człowieku. Ja naśmieciłem? Kto tu mieszka? No ty. Ja tu mieszkam? No ja tu mieszkam, ale ty też tu mieszkasz. Jak ja to tylko melanżuję. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Dobra, nie kłóć się ze mną. Dobra, idziemy do Marka. Pogrzało was już do końca? Posłuchaj... Co? Przestań mi pukać te drzwi! Jest problem. Nie umiesz dzwonić? No nie, jest mały problem. Co? No bo kontener już jest pełny. No i co mnie to obchodzi? Sprzątaj na własną rękę. No ale jak ja mam to sprzątać? No weź mi zamów drugi kontener. No jak ja mam ci zamówić? Przecież to kosztuje. No wiem. To co, mam ci wypłatę uciąć? Nie wiem, no... Za dwa dni ci ucinam. Ale no chciałeś ten dzień na odwrót. Za dwa dni wypłatę ci ucinam do zera i wtedy mogę ci zamówić dopiero, tak? Tak? Zamawiaj, no. To elo. Ty, zobacz, jaki ekskluzywny kontener podjechał, widzisz? Spoko, nie? Ten już zapakowany, no to dużo jeszcze w szopie zostało tych śmieci? Starczy ten kontener drugi? Tak na oko myślę, że powinno starczyć. Ja też myślę, że powinno starczyć. No dobra. O, i jedzie kontener. Ty, fajne łóżko, z tego można by było zrobić, nie? Kurde, no. Weź zamach, musimy sobie taki kontener na spółę. Włożymy materac do środka. Dawaj, robimy to. Dawaj, robimy tak? To. No kurde. A do szopy by się zmieściło, żeby mieć dach? Co? Do szopy by się zmieścił? No myślę, że by się zmieścił. Dobra opcja. Dobra, nie nagrywaj, operator. Nie nagrywaj, powiedziałem. Operator. No co? Mam ci coś zrobić? Mam ci zrobić krzywdę? Nie nagrywaj! Dawaj to wiadro, ale... W sumie coraz lepiej. Sorry, teraz lepiej to wygląda, nie? Powiem ci, dawno nie widziałem tego. Nie wiem, to tu będzie taki ekskluzji, że... Kurczę, jakieś dzieciaki rozwaliły mi Riomarę. Albo bezdomni może się dostać. Przydałoby się tu zamontować drzwi, nie? Drzwi? No dzieci by się nie pieprzały. Ty, kamerzysta, dawaj! Dawaj, skończyłem. Co jest? Skończyłem. Co tak długo? Długo? Weź zobacz, co ja tu zrobiłem. Co zrobiłeś? Zobacz. Łopan! Za takie coś to chyba pół litra powinieneś mi postawić. Łopanie, jak ty to zrobiłeś? A widzisz, ma się te umiejętności. Ale tą tatrę znalazłem. A co znalazłem, to moje. No dobra. Wow. Wow. Przyciski pomyśliłem. Jestem pod wrażeniem, powiem. No dzięki. Kurde. To co, teraz do Marka trzeba pójść. No chyba trzeba iść. No już tata jest gotowa. Mi się wydaje, że on też będzie w szoku. Musimy zrobić zamiankę teraz, nie? Dobra, okej. Okay. To idziemy do Mareczki. No naprawdę, jestem pod wrażeniem, jak to zrobiłeś. Dobra, pukaj, bo ja zmęczony jestem. Ty zmęczony jesteś? Co ty do mnie mówisz? Tak się napracowałem dzisiaj, że wiesz. Wypukał. Marek, gotowy. No już nie pukaj. No jak miałem nie pukać? A jak miałeś wejść? Na dół. No dobra, jest gotowa szopa. Zamieniamy się chatami. Potrzebuję twojego klucza. Dawaj. To co, ty idziesz tam, ja idę tam, tak? No, ale klucza ci nie dam, bo dorobię. To weź tam powiedz, że możecie zobaczyć
Super film. A ciąg dalszy będziecie mogli zobaczyć jutro na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. To ja idę do szuka.